Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam, że ale ponieważ chcę się zmieścić w tych 4 minutach, to muszę się trzymać Dziękuję ślicznie. Przyjechałam z Krakowa i od 15 lat pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym. Chciałam bardzo skrótowo przedstawić sposób, w jaki realizuję konstruktywistyczny model nauczania na przykładzie jednego tematu. Kursu zarządzania. Pedagogika konstruktywistyczna jest sposobem na ucieczkę od takich właśnie widoków. Ucieka od dawania gotowych odpowiedzi. Celem jest zaangażowanie studentów w aktywne, wspólne konstruowanie wiedzy na 4 etapach, które zaraz przedstawię. Tematem pierwszego modułu w tym kursie jest ogólnie, czym jest zarządzanie. Role, funkcje, współczesne wyzwania zarządzania. Na etapie pierwszym, który odbywa się w sali, następuje wprowadzenie studentów w temat i ustalenie przede wszystkim tego, co już wiedzą, a wiedzą zazwyczaj bardzo dużo, w każdym temacie. Prowadzący tak moderuje dyskusję, aby studenci zidentyfikowali, co warto się jeszcze dowiedzieć i jakie pytania warto postawić w danej dziedzinie. Jest to bardzo ważny etap. Studenci opuszczają zajęcia z zadaniem domowym. Etap drugi to jest praca indywidualna, to jest właśnie to zadanie domowe. W drugim etapie studenci indywidualnie odkrywają kawałek rzeczywistości związany z tematem w sposób precyzyjnie zaprojektowany przez prowadzącego. W tym przypadku akurat na moim kursie studenci mają za zadanie przeprowadzić wywiad fenomenologiczny z kimś, kto jest już doświadczony w zarządzaniu. Ten wywiad ma być nagrany i w domu następuje analiza treści i zanotowanie najważniejszych wniosków. I tak powstaje ich indywidualny materiał wykładowy, który przynoszą ze sobą na następne zajęcia. Etap trzeci ponownie przebiega w sali. Jest to wspólne budowanie. W grupach 5-osobowych studenci referują sobie nawzajem odkrycia i wnioski z przeprowadzonych wywiadów. Następnie szukają wspólnych wątków i tych pobocznych, różniących ich rozmówców. Zwieńczeniem zajęć jest konstrukcja nowej wiedzy i prezentacje grupowe. Pedagogika konstruktywistyczna posiada zatem swój bardzo wyraźny aspekt społeczny. Wiedza powstaje przez wymianę i współpracę studenckiej. Tak jak dzisiaj było mówione, wiedza jest pewnym rodzajem relacji. I znowu mają zadanie domowe, znowu bardzo ważne, studiowanie literatury. Etap czwarty, znowu przebiega w domu, jest to praca indywidualna. I dopiero w ostatniej fazie tematu modułu następuje konfrontacja z literaturą. Studenci mają za zadanie ustalić, co w literaturze dominuje, jakie wątki przeważają, a jakie są być może pomijane. Jak czytają dobrany i zadany przez prowadzącego tekst, to rezonuje on z tym, co już sami odkryli. Są w stanie się do niego krytycznie odnieść, czytają uważnie i z zaangażowaniem. Posiada to aspekt głębokiego uczenia się. Zatem reasumując. Metodyka konstruktywistyczna to bardzo szeroki parasol, pod którym mieści się wiele wątki problem-based learning i life-wide learning i wiele innych. Podejście to opiera się na stawianiu pytań, poszukiwaniu odpowiedzi, konstruowaniu wiedzy przez studentów z różnorodnych klocków, zaprojektowanych przez prowadzącego. Mogą to być studenckie badania terenowe, materiały audio-wideo, opisy przypadków i oczywiście studiowanie literatury. A tutaj nasza kreatywność ma naprawdę trochę do popisu. Ta metoda nauczania wychodzi z założenia, które podskórnie czujemy i które jest naukowo udowodnione przez neurologów, kognitywistów, że proces nauczania jest efektywniejszy. Dziękuję. Szybszy, głębszy, trwalszy, jeżeli nasz mózg chce pracować i jeżeli sami coś odkryjemy. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie może być. Proszę o pytanie. Jedno pytanie.